W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, co dzieje się w Państwa organizmie podczas stosowania postu. Coraz częściej post uznawany jest za bardzo zdrową strategię żywieniową. I nic dziwnego, ponieważ nie brakuje korzyści zdrowotnych wynikających ze stosowania postu. I to tych korzyści, które wspomagają leczenie określonych chorób, ale także tych, które chorobom zapobiegają. Zatem post jest to uniwersalny model żywienia, który może być stosowany przez zdecydowaną większość ilość osób, pozwala osiągnąć następujące korzyści. Po pierwsze, post wspomaga redukcję masy ciała i to bez konieczności stosowania restrykcyjnych diet i liczenia kalorii. Wystarczy jednego dnia na przykład stosować tradycyjną dietę, a drugiego dnia zdecydować się na post. I tyle. Albo na przykład w ciągu tego samego dnia ustalić sobie tak zwane okno żywieniowe, czyli okres, w trakcie którego spożywamy posiłki. Na przykład spożywamy posiłki od 12 do 20 i do godziny 12 następnego dnia po prostu nie dotykamy żadnych posiłków. Wtedy nastąpi efektywna utrata tkanki tłuszczowej, przede wszystkim dzięki wrażliwości komórek na insulinę i normalizacji oczywiście poziomu insuliny, która bierze udział w tak zwanym odkładaniu tłuszczu. Czyli jeśli stosujemy post, to normalizuje nam się poziom insuliny, a jeśli normalizuje nam się poziom insuliny, to nie odkłada nam się aż tyle tłuszczu w naszym organizmie. Skoro mówiliśmy o insulinie, to po drugie powiedzmy o tym, że w trakcie postu zwiększa się wrażliwość komórek na insulinę, co przekłada się na zminimalizowanie ryzyka rozwoju chorób, które powoduje właśnie insulinooporność. Mowa tutaj oczywiście o cukrzycy typu drugiego, o stłuszczeniu naszej wątroby, o zespole policystycznych jajników, o chorobach układu sercowo-naczyniowego, czy najzwyczajniej w świecie o otyłości. Kolejno, post zmniejsza ogólny stan zapalny w organizmie, a także stres oksydacyjny. To ponownie może ograniczyć rozwój wielu chorób, oczywiście cywilizacyjnych. Dalej. Myślę, że znanym zjawiskiem w trakcie trwania postu jest tak zwane aktywowanie zjawiska autofagii, czyli usuwanie uszkodzonych albo źle działających komórek. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie potencjału energetycznego, ale komórek zdrowych. Co za tym idzie, ich lepsza praca i adaptacja do warunków stresowych. Kolejno, może dojść do zwiększenia wydzielania hormonów wzrostu, na przykład, co ma szczególne znaczenie dla osób aktywnych fizycznie. Hormon wzrostu ułatwia spalanie tkanki tłuszczowej, a poza tym przyspiesza rozbudowę masy mięśniowej. Kolejno, nie sposób nie wspomnieć, że post wspomaga nasz profil lipidowy w naszym organizmie. Oczywiście chodzi o trójglicerydy, ale także o prawidłowe poziomy cholesterolu. Ponadto stosowanie postu przyczynia się do skutecznej redukcji poziomu homocysteiny, która uznawana jest niejako przez naukowców za cholesterol XXI wieku. Ten niebiałkowy aminokwas uczestniczy w procesie formowania się blaszki miażdżycowej. Zatem w ramach profilaktyki chorób serca i naszych naczyń zalecany jest normalizowanie właśnie poziomu homocysteiny we krwi. No i tutaj idealnie znowu sprawdza się idealnie post. I wreszcie, jeśli jesteśmy już przy parametrach krwi, warto wspomnieć o tym, że post normalizuje parametry krzepnięcia naszej krwi, co może przekładać się na zredukowanie ryzyka chorób układu krążenia, a w tym udaru. I zanim przejdziemy dalej, to podsumujmy tą pierwszą część filmu. A więc stosowanie postu wiąże się z niezwykle korzystnym wpływem tego modelu żywienia na nasze zdrowie. Zwróćmy jednak uwagę na bardzo ważną zaletę postu. Jest to model żywienia znacznie łatwiejszy w realizacji niż utrzymywanie stałego deficytu kalorycznego. Jeśli stosujemy diety redukcyjne, to my nie mamy możliwości wywołania takich zmian fizjologicznych w organizmie, jak obserwujemy na przykład w trakcie postu. Postu przerwanego oczywiście. Więc tutaj rysuje nam się już od razu przewaga postu nad dietą, która zakłada sama w sobie deficyt kaloryczny, tak? Ponieważ
samo ograniczenie ilości spożywanych kalorii nie wystarcza niestety, aby aktywować procesy np. autofagii czy zwiększyć wrażliwość komórek na działanie insuliny. I to jest ogromna różnica postu, a między dietą, w której mamy się po prostu głodzić. Natomiast stosowanie postów w różnych wariantach, a jaki wariant będzie najlepszy dla Państwa, to nagrałem już film o poście przerywanym, to post przerywany sprzyja właśnie pożądanym zmianom metabolicznym i hormonalnym. No dobrze, wiemy już, jakie procesy uruchamia post przerywany w naszym organizmie i paradoksalnie jest on dużo łatwiejszy w realizacji niż głodzenie się, tak, w przypadku diet niskokalorycznych. To jest w zasadzie niesamowite, bo post przerywany jest naprawdę bardzo łatwo wdrożyć. Jeszcze raz odsyłam do wcześniejszego odcinka. Więc skoro już wiemy, przez jakie mechanizmy w naszym organizmie post przerywany wpływa na nasze zdrowie, skoro już wiemy, że jest go dużo łatwiej wprowadzić niż diety niskokaloryczne i jeśli z wcześniejszego odcinka dowiecie się Państwo, w jaki sposób go stosować, to szybko przypomnijmy, w jakich chorobach odczujemy ogromną różnicę, stosując post przerywany. A więc na pewno skorzystają osoby, które mają problemy ze snem. Istnieje wiele badań wskazujących na to, że post przerywany normalizuje nasz rytm okołodobowy, a to właśnie poprzez wpływ ponownie na gospodarkę hormonalną, a w tym oczywiście na produkcję melatoniny, czyli hormonu snu. Chociaż ja osobiście melatoninę nazywam hormonem zdrowia. Post przerywany może być w szczególności skuteczny dla tych osób, które wybudzają się w nocy. Poza tym, w chorobach autoimmunologicznych największe korzyści zauważą osoby chore na toczeń oraz na stwardnienie rozsiane. Post co 3 dni, akurat mówimy o tych przypadkach, jest właśnie najbardziej korzystny dla osób z toczeniem i stwardnieniem. Dalej, post przerywany może przyspieszyć nam gojenie się ran. Dalej, bardzo dobrze wpływa także na nasze jelita, a w szczególności na osoby z zespołem jelita drażliwego. Tutaj ponownie manifestuje się nam wpływ postu przerywanego na regulację układu hormonalnego. W przypadku zespołu jelita drażliwego zwiększa się nam wydzielanie i produkcja greliny, która poprawia całą motorykę naszego układu pokarmowego. Od samego żołądka oczywiście, aż po wiadomo, którą część ciała. Ale jeśli chodzi o zapobieganie chorobom, to myślę, że najważniejszą z punktu widzenia oczywiście statystyk jest ta, że post w znaczący sposób zmniejsza nam ryzyko rozwoju raka piersi. Otóż posiadamy badania obserwacyjne, które swoim zasięgiem obejmowały ponad 2,5 tysiąca kobiet. I to właśnie na podstawie tych badań stwierdzono, że stosowanie postu zmniejsza ryzyko rozwoju właśnie nowotworów piersi. I w tym miejscu chciałbym przedstawić Państwu dowody naukowe. Badanie z 2015 roku. Częstotliwość i okołodobowy czas odżywiania się mogą wpływać na biomarkery zapalenia i insulinooporność, związane z ryzykiem raka piersi. W podsumowaniu czytamy. Podsumowując, wyniki tego badania sugerują, że zmniejszenie spożycia energii wieczorem, częstsze jedzenie i post przez dłuższe przerwy nocne może zmniejszyć ogólnoustrojowe zapalenie w organizmie, które może następnie zmniejszyć ryzyko raka piersi i choroby przewlekłe. A jeśli będą chcieli Państwo więcej odcinków na temat postu przerywanego, a w szczególności odcinków praktycznych, ponieważ jak już widać, rozpocząłem nagrywanie w swoim studio, gdzie niedługo pojawi się magiczny stół, na którym będę Państwu pokazywał, jak z praktycznego punktu widzenia podejść do niektórych tematów, to proszę o łapki w górę i o udostępnianie tego materiału. A już dzisiaj kłaniam się Państwu nisko, wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Dziękuję.